Hej wszystkim, z tej strony Marlena Załoga, witam Was serdecznie na naszym kanale i dzisiaj tak niestandardowo witam Was z pola buraka ćwikłowego, z naszej flagowej uprawy, także dzisiaj będzie wykonywany na tą uprawę zabieg, z racji tego, że ten zabieg będzie wykonywany, postanowiłam zacząć tak naprawdę od miejsca, gdzie to będzie się działo, a mianowicie od pola, aby pokazać Wam, w jakiej fazie jest aktualnie burak ćwikłowy, także coś niecoś poszukamy, wyrwiemy. O, tu są kurde fajne sztuki. Może takich fajnych nie będę pokazywać. No ale, no dobra, wyrwę. To był naprawdę pierwszy pod ręką. Także naprawdę już jest taki fajna sztuka, fajny okaz. No ale oczywiście są również i mniejsze, także buraczek dostanie Amciu. Będzie to zabieg biostymulujący. Zabieg będzie wykonywany również na marchew. Marchew w tym roku również uprawiamy. Także zaraz zaproszę Was do środków, bo będą to nowe środki. Będą to środki z firmy Timac Agro. Jak wiecie, już drugi sezon nasze buraki oraz marchew są w biostymulacji właśnie Timacowej. Także są to nowe produkty, które w zeszłym roku nie były testowane, a w tym roku zobaczycie. Zapraszam Was na nowy odcinek na naszym kanale. Siła, masa, moc kiełbasa. Dobra, jedno pudło mamy. I kolejne. Także tadam! O, też przyszedłeś zobaczyć. Są to oczywiście produkty specjalistyczne z nastawieniem na owoce oraz warzywa. Produkty biostymulacyjne przede wszystkim. O, główny zainteresowany też już pobiegł do Ciebie, Weronika. Także otwieram pudełka, trzeba mi coś ostrego. Może to nie jest ostre, ale jak się nie ma, a co się lubi, to się lubi, co się ma. Otwieramy i zaraz zapoznamy się z produktem. Z produktami nawet. Dan. Produkty już wypakowane, także mam również pojemnik z produktem. O, trawa świeżo skoszona, także mam produkt. Preferowane zastosowanie w dawce od 3 do 5 litrów. Tutaj mamy oczywiście skład, co mamy w produkcie. I odnośnie samego produktu, to mamy tutaj zwiększoną efektywność nawożenia azotem. Mamy zwiększoną również biomasę liści, zwiększoną aktywność fotosyntetyczną. Zwiększoną tolerancję na stres abiotyczny, zwiększoną mobilizację i pobieranie składników odżywczych przez rośliny, zwiększone plony i lepszą jakość upraw. Także tutaj mamy wszystko rozpisane. I przejdę jeszcze do upraw, bo produkt nie jest przeznaczony pod jedną uprawę. Kurczę, komary już gryzą. Mamy zboża, rzepak, słonecznik, kukurydzę, ziemniaki, buraki cukrowe, uprawy owocowe, warzywa. My skupimy się właśnie na warzywach, bo sam burak ćwikłowy czy marchew właśnie do tej grupy należy. Mamy liczbę z zabiegów na cały rok. Na cały sezon jest to od 1 do 3 zabiegów. Dawka zalecana na hektar jest to 5 litrów. Termin stosowania od wzrostu wegetatywnego w rozcieńczeniu litrów na hektar od 150 do 500 litrów na hektar. I mamy produkt numer 2, jest to oczywiście Kaoris. Produkt dosyć zbliżony. Tutaj mamy skład również z tyłu. I mamy również zastosowanie w uprawach. Mamy tutaj już troszkę ich mniej, a mianowicie mamy ziemniaki, buraki cukrowe, uprawy owocowe oraz warzywa. I w kwestii tutaj zabiegów zalecanych na rok mamy tutaj od 1 do 3 zabiegów w ciągu roku i zalecana dawka na hektar jest to od 5 do 10 litrów. Rozcieńczenie litrów na hektar jest to takie samo rozcieńczenie, czyli od 150 do 500 litrów na hektar. Deszcz pada, ale jednak minusem tego deszczu są właśnie komary, także nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. Kukurydza jest podlana, warzywka również są podlewane, co wpływa oczywiście na rozrost korzenia, tym bardziej, bo tak naprawdę trzeba o tym powiedzieć, że
nie ma produktu, który by działał bez wody, jakby nie mówić. Także przede wszystkim, żeby wszystko działało, muszą być spełnione określone warunki. Także jeżeli będziemy mieć suszę, to nawet jakbyśmy stawali na głowie i opryskiwali działki Bóg wie czym, to jednak nie uzyskamy tego zamierzonego efektu. Także dzięki Bogu ta wilgoć u nas jest. My jesteśmy jeszcze przed żniwami, zakończyliśmy tylko te żniwa rzepakowe, także jak najbardziej jeszcze całe wykopki oraz wszystkie zboża, to znaczy pszenica, jeszcze przed nami. Ja jeszcze skupię się na produktach, a mianowicie na kaorisie i genaktisie. Dobrze, to na początek mamy kaoris, produkt mam oczywiście przed sobą. Jest to oczywiście preparat, który przybudowuje nam ściany komórek roślinnych składających się z celulozy i kryloglukanów i pektyn. Nie chodzi oczywiście o ściany takie w domu, żeby nie było. Oczywiście kaoris jeszcze wpływa na aktywację genów związanych z transportem składników odżywczych. Także na tym tutaj zależy nam z kaorisem. I następnie genaktis. Genaktis, przepraszam, żeby nie było, stymuluje nam geny związane z odżywianiem, czyli mamy tutaj nośniki mikro i makro elementów, które ulegają namnożeniu, co przyspiesza nam przenoszenie do innych części roślin. Dobra, także tak prezentują się produkty. Oczywiście w opisie podeślę Wam jeszcze linki do produktów, abyście mogli dokładniej zapoznać się z produktami. Może również będziecie jeszcze biostymulować swoje warzywka przed wykopkami, bo my może też jesteście właśnie tak jak my jeszcze przed nimi, także warto wykorzystać ten czas, aby przy wykopkach tej masy korzeniowej było jak najwięcej. Więc to, ja już nie przedłużając, wołam Werkę, bo kto jak nie Werka będzie mieszał te produkty w opryskiwaczu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę. Aj Wera. Wera ma powera. Dzisiaj ją nosi wręcz. Moje różowe okularki. Teraz będę widziała świat przez różowe okulary. Tak. W różowych barwach. Także wszystko będzie optymistycznie. Także Weronika, teraz wszystkie będą niewygodne pytania. O politykę, o Ukrainę. Nie, to ja idę. Przez różowe okulary. Dobra, wystarczy. Także Wera nam się przygotowuje. Wszystko nam narzucała. Produkty mamy. Także jeszcze tylko na pstryknięcie. Werka. Lekkie, Weronika? Leciutkie. Lekkie. Mhm. Więc kwestii zastosowania, to dzisiaj będziemy mieszać produkt Genaktis, a za tydzień będziemy robić poprawkę produktem Kaoris i będziemy stosować to w dawkach 5 litrów na hektar. Także Werka już otwiera kolejne pudełko. Ciacha. No, jakby nie było nożyczek w domu, co nie? Także wyjmujemy i zaraz Werka będzie nam mieszała. Będziesz grzeczna? O kurde. Pójdzie on. Jak tym przypakujesz, to od razu będzie zgon na miejscu. Panienka, sukienka. Nikodem siadł. Nadjeżdża ona, królowa Bona. Cwane babsko podjechało, żeby miało bliżej. Otóż to. Zapraszamy. Chyba już dawno robiła jakiś zabieg, bo Werka się pogubiła w tym ciągniku. A może to ta sobota tak na nią działa? Nie wiem. Ciężko mi wytłumaczyć to moją siostrę. Także działa. Załącza wałek. Że niby okej, ale dobra, czekamy. It's almost like falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm something that's definite. I'm praying you don't let me down. It's gotta be all. It's gotta be all.
racji tego, że Werka nie mogła otworzyć, także patrzcie, moi drodzy, poradnik Weroniki Załogi, strona pierwsza, odcinek pierwszy. Jeżeli macie śrubokręt płaski, no to tadam. Wszystko idzie jak po maśle. Jak nie macie śrubokręta pod ręką, to zawsze można od kuchni, od żony pożyczyć widelec. Wyjdzie to samo. Chyba, że macie na tyle siły, żeby to rozkręcić. Wyszło jak zawsze, jeszcze na koniec dnia strzelił nam przewód, także nie obędzie się bez wjazdu do domu, ponieważ nie mamy tych kluczy, które jednak są potrzebne. No i w sumie zaraz wysiądę, też pokażę Wam, jak wygląda marchewka. Tutaj mamy marchewkę z poprzedniej działki. Teraz jesteśmy już na drugiej. W niektórych miejscach jednak mamy mokro, ponieważ padało. Proszę bardzo, mamy marchew. O, tutaj tata już rwie. Zobaczcie tylko, jakie okazy. Także naprawdę już marchew wygląda fajnie. Jeszcze tutaj Wam pokażę. Jest naprawdę zdrowa. Nie ma to tamto. W sumie tutaj trochę jest światło złe, aby Wam to pokazać. Także naprawdę nie chcę aż tak zachwalać, ale nie ma tego złego. Dobra, my jesteśmy już w domu. Także wracamy do swoich obowiązków. Tak, wieczór to wciąż pora pracy, więc ja nie przedłużając, dziękuję Wam bardzo, że byliście razem z nami, że poświęciliście swój czas na to, aby spędzić miłe, mamy nadzieję, popołudnie na naszym kanale. Także subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. Lajkujcie, komentujcie, a my widzimy się już w kolejnym odcinku na naszym kanale. Do zobaczenia. Cześć!